wszystkim, witam Was już w 12 czerwcu vlogu. Jest jak ten czas leci. Dziś jest sobota. Ogarnęłam się już, ubrałam, mam spodenki i taki top. Pościeliłam łóżko. Trochę w pokoju ogarnęłam, ale dziś będę odkurzać i w ogóle. Takie będzie sobotnie. Zaraz będę jadła śniadanie. Kupiłam truskaweczki, więc mega się cieszę. Muszę na to dzisiaj zedytować filmik na dziś. Dni, coś co bym robi. Dziś pogoda, nie ma słońca, ale jest ciepło. Teraz wam pokażę, a najpierw wam pokażę, co jestem ubrana. Ok, mam taki top i takie spodenki, shin. To tyle. Naprawdę ja się zbieram już, idę na śniadanie, bo zaraz będę jadła. No i co? Będę się z nami witać już później. Głodna, więc sobie zrobiłam kanapki, bo no teraz mam taki większy apetyt i mam tutaj w domu, muszę z tego korzystać, więc sobie zrobiłam to, co na śniadanie, tylko będę sobie oddzielnie przygotować truskawki. Moja mama kupiła i te truskawki są takie dojrzałe, po prostu jak kocham truskawki, teraz będę sobie zajadać i edytować filmik. Chciałam sobie, jak widzicie, się poodkurzałam górę u mnie w domu, czyli mój pokój, łazienkę i korytarz, moja siostra. Podzieliłam się z nim na pokoje i jak wróci z kościoła, to ona tam podkurza swoje. Teraz wycieram kurze, już wytarłam parlapet i toaletkę, jeszcze tylko legał i biurko. Ja wolne i będę edytować filmik, bo dziś musi się pojawiać, a ja nawet nie zaczęłam, także... Ale mi dosyć szkodzi montowania filmów. Teraz mi się też w ogóle jakoś szybciej filmy przesuwają. Ja nie wiem, bo jak miałam mniej subskrypcji, mi się wolniej, a jak mam więcej, to szybciej. Ja nie rozumiem tego, ale... Dobra, ale mi tata właśnie kozi trawę. Także ja idę wycierać pozostałe półki i idę edytować filmik. Hejka, zrobię wam teraz przepis na... mrożoną herbatę. W ogóle nie przepis, tylko wam pokażę, jak robię mrożoną herbatę. Może ktoś zbiera, więc idziemy robić mrożoną herbatę. Ma jakiś sens, nie? A więc gotujemy herbatę, już mam wodę. Zagotowujemy wodę, już mam wodę. Dajemy herbatę. Zagotowana woda. Tyle starczy. I to się musi zaparzyć. Jak słyszycie, pada i trochę możemy to zagłuszać, ale ogarnęłam sobie w pokoju, bo leżałam, stał się bałagan, jadłam naczynia i w ogóle sorry, że się tak świecę czy coś, ale nałożyłam sobie krem, bo miałam zoom w skórę, no kolan w ogóle, bo mało widzę. Okulary, ja chyba zaraz jestem na maksa głowa, muszę stać tu przy oknie, bo już jest ciemno. Jest godzina 18:40, za chwilę 19:00. Ja się teraz w ogóle nie nazywałam, ale leżałam, bo ogólnie zapomniałam wam powiedzieć, ale ugryzła mnie końska mucha i mam takie totalnie takie spokłe udo. Wczoraj byłam na właśnie wieczorem na rowerach. W lesie, no i wiecie. Także ja zaraz idę coś zjeść, a zajmę się czymś później.
Będziemy teraz oglądać Barbie, bo tak. I mamy przekąski, mam mrożoną herbatę i pa. Hejka, jest już 22, to jest nawet po 22. Jestem mega zmęczona, bo dzisiaj wstałam o 7.40 i tak po prostu sama z siebie. Jestem zmęczona po tym samym tygodniu, więc zaraz idę się kąpać, bo w ogóle się jeszcze nie wykąpałam. Bo moja siostra, bo oglądałyśmy godzinę film Barbie. Wróciliśmy do dzieciństwa, tak wiecie. Ale muszę jeszcze zamknąć okno, ale jest mega ciepło na dworze, więc już tu jest otwarte mega długo. I no. Dzisiejszy dzień to była taka, wiecie, luźna sobota, ale też się coś fajnego działo. Jutro muszę robić lekcje, ale mam tylko chyba zadanie domowe z matmy, bo już zakończenie, wiecie, już mam dawno wystawione oceny już. Jest 12, a ja 7 miałam, moi nauczyciele musieli wystawić oceny, no to 5 dni, no to prawie tydzień już mam wystawione oceny. Na koniec mogę wam w następnym tym powiedzieć moją średnią, jakie mam oceny i w ogóle. Ten dzień był naprawdę fajny, mimo pogody było spoko, bo wiadomo, teraz ciągle było ciepło i właśnie w weekend ma być teraz padać, a od nowego tygodnia, od poniedziałku do 2 tygodnie teraz, albo na dłużej ma być 27, 26, 30, 32, 24 w ogóle. Na pewno ich będzie mniej niż 24. Mega się cieszę, bo będzie już wakacje i taka letnia pogoda. Także ja kocham wakacje i już nie mogę doczekać. Tylko 13 dni dudki i po prostu mam wakacje. Dobra, ja zamykam okno, idę się kąpać i widzimy się w następnym czerwcowym vlogu. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ja już się z wami żegnam i pa pa! Thank you.